opowiadanie trzej synowie i tre figli. Tre donne andarono alla fontana per attingere l'acqua. Presso la fontana, su una panca di pietra, sedeva un uomo anziano che lo osservava in silenzio ed ascoltava i loro discorsi. Le donne lodavano i rispettivi figli. «Mio figlio», diceva la prima, «è così svelto ed agile che nessuno gli sta alla pari». «Mio figlio», sosteneva la seconda, «canta come usignolo. Non c'è nessuno al mondo che possa vantare una voce più bella come la sua». «E tu, che cosa dici del tuo figlio?» chiesero la terza, che rimaneva in silenzio. «Non so che cosa dire di mio figlio», rispose la donna. «È un bravo ragazzo, come ce ne sono tanti. Non sa fare niente di speciale». Quando le anfore furono piene, le tre donne ripresero la via di casa. Il vecchio le seguì per un pezzo di strada. Le anfore erano pesanti. Le braccia delle donne stentavano a reggerle. Ad un certo punto si fermarono per far riposare le povere schiene doloranti. Vennero loro incontro tre giovani. Il primo improvvisò un spettacolo. Appoggiava le mani a terra e faceva la ruota con i piedi per aria. Ha fatto un salto mortale dopo l'altro. Le donne lo guardavano estasiate. Che giovane abile! Il secondo giovane intonò una canzone. Aveva una voce splendida che ricamava armonia nell'aria come un usignolo. Le donne lo ascoltavano con le lacrime agli occhi. È un angelo. Il terzo giovane si diresse verso la madre, prese la pesante anfora e si mise a portarla, camminando accanto a lei. Le donne si rivolsero al vecchio. «Allora, che cosa dici dei nostri figli?» «Figli?» esclamò meravigliato il vecchio. «Io ho visto un figlio solo». Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce w pobliżu fontanny siedział starszy człowiek i przysłuchiwał się ich rozmowom. Każda z kobiet wychwalała swojego syna. «Mój syn», mówiła pierwszy, «jest tak zwinny i bystry, że nikt nie jest w stanie mu dorównać». «Mój syn», mówiła drugi, «śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby się poszczycić tak pięknym głosem jak on». «A ty co powiesz o swoim synu?» zapytał trzecią kobietę, która nic nie mówiła. «Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim dziecku», odpowiedziała tamta. «Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic specjalnego». Kiedy dzbany były już pełne, kobiety skierowały się w stronę domów. Podążył za nim również starzec. Naczynia były ciężkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. W pewnym momencie zatrzymały się, aby móc choć troszeczkę odpocząć. Podbiegło do nich wtedy trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś widowisko. Oparł dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wjeżdżając nogami w górze, a potem zaczął wykonywać salta. Kobiety przyglądały mu się zachwytem. «Ach, jaki zręczny!» Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak piękny jak słowik. Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem w oczach. «Ach, cóż za anioł!» Trzeci z chłopców podszedł do swojej mamy, zarzucił sobie ciężki dzban na ramiona i zaczął go dźwigać przy jej boku. Wtedy kobiety zwróciły się do starca.
Co powiesz o naszych synach? O syna? Zawołał ze zdziwieniem starzec. Widziałem tylko jednego. O tym mówi Ewangelia według świętego Mateusza. Poznacie ich po ich owocach. W geście solidarności z naszymi przyjaciółmi z Włoch zechcielibyśmy się pomodlić za wszystkich tych, którzy cierpią w czasie tej epidemii, którzy służą. Prośmy Matkę Bożą o wsparcie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.